Jeśli na niebie pojawiło się 12 kolorowych balonów, to znaczy, że rozpoczął się pierwszy małopolski festiwal balonowy Odlotowa Małopolska. Od 7 do 10 lipca w okolicach Limanowej, Nowego Sącza i Pienin będą rywalizowali piloci z całej Polski. W uroczystym otwarciu wydarzenia wziął udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Nie ukrywam, ten, kto wymyślił tytuł tej pierwszej edycji Małopolskiej Fiesty Balonowej pod nazwą Odlotowa Małopolska, naprawdę mnie to bardzo ujęło. Rewelacyjna nazwa, no mam taką nadzieję, że w ślad za tym wydarzeniem tegorocznym pójdą kolejne edycje. Na pewno będziemy wspierać, bo to jest duża atrakcja, która w przyszłości na pewno będzie przyciągała turystów w to miejsce, gdzie ta fiesta będzie organizowana. No wyobraźmy sobie w jednym momencie 12 balonów w powietrzu. No to jest naprawdę odlot. Ze względu na warunki pogodowe takie wydarzenia rozplanowane są na kilka dni. Piloci rozpoczęli rywalizację w Przyszowej koło Limanowej, a ich bazą było gospodarstwo agroturystyczne Jeżowa Woda. Loty w weekend będzie można obserwować rano i po południu, mówił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W sobotę jest miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu i Sromowce Niżne spod trzech koron w pobliżu spływu Dunajcem. Także jesteśmy i w powiecie limanowskim, i w powiecie sądeckim, i w Pieninach, czyli Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Południowa Małopolska, piękny zakątek z pięknymi trasami, ścieżkami rowerowymi, trasami pieszymi, coraz bardziej popularny w Polsce. Taki festiwal to okazja do zwiedzania Małopolski zarówno z góry, jak i po wspomnianych trasach. Jako pierwszy startuje balon Małopolska. Jak tłumaczy Marek Michalec z Kraków Balloon, pierwszy balon ma szczególną rolę. Pierwszy w powietrzu niósł się balon Małopolska. On był lisem, on jest lisem. Wszystkie balony podążają za tym balonem. Mają jak najbliżej niego przelecieć i rzucić marker. Marker to jest wstążka obciążona piaskiem. Niemożliwym jest, by wszystkie razem wylądowały, bo groziłoby to wypadkiem. Także balon Małopolska leci 15-20 minut, a później wszyscy mają nadlecieć to miejsce. Każdy z lotów robi spore wrażenie na obserwujących. Loty odbędą się wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, dlatego warto śledzić facebookową stronę festiwalu, która będzie aktualizowana na bieżąco.